Dzień dobry, kochani, witajcie w pierwszym holu w nowym roku. Tym razem będzie to hol, powiedziałabym, wyprzedażowy i pokażę Wam, co nowego pojawiło się w mojej szafie. Także zapraszam Was bardzo serdecznie do oglądania. Czy ja w ostatnim holu na moim kanale nie mówiłam, że nie będę już nic kupowała do końca roku? No i oczywiście, wyszło jak zawsze. Pojechaliśmy z Maxem do galerii handlowej Cliff w poszukiwaniu prezentu świątecznego właśnie dla niego. No i jak już tak chodziliśmy tam, wiecie, po tych sklepach, wybraliśmy prezent dla niego, to stwierdziłam, chodź kochanie, wyjdziemy sobie do butiku Michaela Korsa. A dlaczego? Bo na wystawie, na szybie była piękna, duża reklama, minus 50%. I mówię, dobra, pierwsze co zrobiłam, poleciałam na dział z butami. I przepadłam. Znalazłam chyba 4 pary butów, które bardzo mi się podobały, ale niestety nie było już moich rozmiarów. I ostatecznie padło na ten model, który Wam teraz pokażę. Co prawda, ja już Wam pokazywałam te buty na moim Instastory i mogliście widzieć również na zdjęciach na moim Instagramie, ale doskonale zdaję sobie sprawę z tego, że nie wszyscy z Was śledzą mój Instagram, więc stwierdziłam, że pokażę Wam jeszcze raz te buty i powiem co i jak i też ile one kosztowały. Otóż ja już od dawna chciałam mieć traperki w stylu Timberlandów, wiecie, takie te charakterystyczne traperki z fajną podeszwą w takim brązowym odcieniu, ale jakoś zawsze nie mogłam się jakoś, było tak, słuchajcie, że nie mogłam się do nich przekonać. Za każdym razem, kiedy zakładałam je na nogę i przymierzałam, to miałam wrażenie, że one są takie ciężkie, toporne, że nie do końca wyglądam w nich dobrze. No i jak zobaczyłam te, jak je przymierzyłam, to powiedziałam, tak, biorę. Bez zastanowienia. Padło na takie oto traperki od Michaela Korsa. Jak widzicie, kolorystycznie bardzo podobne do Timberlandów, bo mamy tutaj łączenie materiału, skóry i zamszu w takim właśnie brązowym odcieniu. Jest też podeszwa, właśnie taki oto traperek. Bardzo fajnie but wygląda też z tyłu i to, co mnie urzekło, to to, że noga w nim wygląda właśnie tak smukło, że nie jest on taki toporny na nodze i nie wydaje się też taka stopa w nim bardzo, bardzo duża. Poza tym bardzo spodobały mi się też te elementy łączenia w złocie, połączenie z tym takim właśnie kremowym tutaj odcieniem. Kolejna ważna sprawa, te traperki nie są ocieplane, ale one są wykonane z takiej, jakbym powiedziała, tutaj pianki, takiego ciepłego dosyć tworzywa, przez co w bucie stopa nie marznie i to jest też bardzo ważne. Dodatkowo usztywniana mocno pięta, o zobaczcie tutaj, bardzo mocno usztywniana pięta i wyglądają one po prostu zwyczajnie, bardzo, bardzo ładnie na stopie. Także jak ja je zobaczyłam i uwaga, zobaczyłam cenę, to stwierdziłam, biorę. Przymierzyłam mój standardowy rozmiar, czyli 38 i okazało się, że niestety są na mnie za duże. Dlatego też wybrałam rozmiar mniejszy, 37. Wiem, że są one jeszcze dostępne na stronie i jeżeli będziecie wybierać dla siebie, jeśli Wam się podobają takie oto traperki i będziecie je dla siebie wybierać, to sprawdźcie, żeby jednak ten rozmiar był albo o połowę, albo o cały rozmiar mniejszy. I teraz cena. No właśnie, one standardowo kosztowały ponad 1000 zł. I powiem Wam szczerze, że w życiu nie kupiłabym tych butów w cenie ponad 1000 zł. Bo uważam, że jest to dosyć duża przesada za takie właśnie traperki ponad 1000 zł. Ale ostatecznie okazało się, że buty były w cenie 529 zł. I za tyle je kupiłam, czyli o połowę taniej. I powiem Wam, że już je nosiłam, fantastycznie się w nich chodzi, są niesamowicie miękkie, przyjemne, wygodne, stopa też dobrze w nich pracuje, one są bardzo fajnie wyprofilowane w środku, przez co też ta stopa nam się nie męczy, nic absolutnie tutaj nie uciska. No i myślę, że to będzie też fajny zakup, jak pojedziemy w góry.
A tak planujemy, więc myślę, że w tamtych warunkach te traperki bardzo dobrze się sprawdzą. Nie ukrywam, że do chodzenia po mieście są też idealne. Także pierwszy zakup, buty na wyprzedaży w butiku Michaela Korsa. A po świętach zaczęły się wyprzedaże w Zarze. Wy wiecie, że ja Zarę uwielbiam i też musiałam z tego powodu skorzystać, wejść sobie do butiku Zary, chociaż nie stało się to 27 grudnia, bo zazwyczaj kiedy jest ten pierwszy dzień wyprzedaży w Zarze, to tam są takie tłumy, że się nie da ani wejść, ani nic zobaczyć, a tym bardziej nic przymierzyć. Więc poczekałam jeszcze kilka dni i postanowiłam, że wymienię w mojej garderobie kilka jeansów, które już były trochę sprane, materiał już był taki, wiecie, niekorzystny, nie wyglądały za dobrze, ja się też w nich nie czułam dobrze i stwierdziłam, że kupię sobie nowe jeansy. I oczywiście padło na Zarę. Pierwsze jeansy, które sobie kupiłam, to są takie, powiedziałabym, rurki, standardowe, jeśli chodzi o wysokość w pasie, nie są żadne takie, wiecie, wysokie, ładnie dopasowane, w kolorze takiego naturalnego jeansu, bez żadnych jakichś udziwnień, chociaż mają tutaj na nogawce takie maleńkie przetarcia. Nie wiem, czy będziecie to dobrze widzieć. O, tutaj takie maleńkie przetarcia. I to, co też bardzo fajnie wygląda, a czego nie widać w sumie na zdjęciach, to nogawka. Zobaczcie, z przodu jest ona bardziej wycięta niż z tyłu. I to też fajnie wygląda, jak zakładacie sobie na przykład sneakersy do takich jeansów. Więc wybrałam sobie pierwszą parę. Tak ona się oto prezentuje. Tak jak mówię, zwykłe, proste jeansy, bez żadnych udziwnień, fajnie dopasowane, ładnie podkreślają pośladki. To też jest bardzo ważne, jak zapewne wiecie. Druga para jeansów na wyprzedaży już za chyba około 80 zł. Tym razem wybrał je dla mnie Max, bo zobaczył je gdzieś właśnie, leżały gdzieś wystawione na ladzie i mówi: zobacz, jakie fajne zielone, takie przecierane, zobaczcie, takie, powiedziałabym, marmurkowe jeansy. I mówi: nie masz żadnych takich spodni u siebie w kolekcji szafowej, a będą fajnie się prezentowały do zielonego swetra, do szarego swetra, masz bardzo dużo takich właśnie odcieni u siebie w szafie, plus też brązy. I mówi: weź, przymierz, zobaczymy, jak one będą wyglądały. No i oczywiście co? Przymierzyłam, założyłam, bardzo fajnie wyglądają, obcisłe, znowu, obcisłe, proste rurki, bez żadnych udziwnień, mimo tego, że materiał jest właśnie taki, widzicie, przecierany, ciemny zielony kolor, bardzo ładnie prezentują się na nogach, fajnie podkreślają pośladki, no i cena niecałe 80 zł, biorę. I ostatnia para jeansów, w których w ogóle jestem zakochana, ale to już jest troszeczkę inny model. I też nie miałam u siebie w szafie żadnych spodni właśnie w takim odcieniu. Zresztą zauważyłam, że w zeszłym roku zainwestowałam w dużo szarych jeansów, w różnych takich kolorach, odcieniach szarości, a nie miałam właśnie takich granatowych. No i stwierdziłam, przymierzę, zobaczymy, jak ja w takim granacie będę wyglądała. I tutaj mamy już wyższą talię, zobaczcie. One są już wyższe w talii, też proste, obcisłe, slim, jak to się mówi, jeansy. W takim właśnie oto granatowym kolorze. Bardzo ładnie wyglądają do różnych stylizacji. I to był, w sumie powiem wam, chyba jeden z moich najlepszych wyborów, jeśli chodzi o spodnie, z którego jestem najbardziej zadowolona, bo naprawdę bardzo dobrze czuję się w tym odcieniu. I nie myślałam, że takie granatowe spodnie fajnie będą wyglądały do różnych stylizacji. Jakoś tak zawsze przechodziłam obok takich ciemnych jeansów, omijałam je szerokim łukiem, a teraz cieszę się, że jednak wybrałam sobie te granatowe. One mają, tak jak mówię, proste nogawki, nic tutaj się absolutnie przy nich nie dzieje, ale ten kolor robi wszystko. I ostatnia rzecz, którą kupiłam w Zarze, ale tym razem już nie na przecenie. A dlaczego? Tutaj też jest taka, powiedzmy, historia wyprzedażowa. Ponieważ kupiłam buty
kolejną parę butów, które za chwilę Wam pokażę, i wpadł mi do głowy pomysł, że nie mam nic takiego w pepitkę. A ta pepitka ostatnio jest bardzo modna i jak wejdziecie sobie teraz zresztą do sklepów, to zauważycie, że w sieciówkach każdy producent ma coś właśnie w tę oto pepitkę. I była taka marynarka, która już kiedyś bardzo mi się podobała w Zarze, właśnie w taką dużą pepitkę ze złotymi guzikami, fajnie dopasowana w talii, i stwierdziłam, że tę marynarkę na pewno kupię gdzieś na wyprzedaży. I nie wyobrażacie sobie, zjeździłam wszystkie Zary w Warszawie, okazało się, że właśnie te marynarki rozeszły się jako pierwsze. Momentalnie się sprzedały i zostały tylko duże rozmiary XL i L. No ale to nie na mnie. No i byłam bardzo zawiedziona tym, że nie mogę takiej marynarki nigdzie dostać na wyprzedaży. Byłam w Stradivariusie, byłam w Bershce, oglądałam te marynarki, które tam były w pepitkę, ale jakoś za każdym razem no nie pasowało mi to, co chciałam, jakieś te łączenia, ta pepitka była albo za mała, albo za duża, albo znowu materiał nie był taki, jakbym sobie to wyobrażała. I ostatecznie padło na coś, co niby nie jest pepitką, ale jest właśnie w połączeniu takim kolorystycznym, które idealnie pasuje mi do tych butów i zaraz Wam je też pokażę. No i właśnie, Zara, kupiłam sobie taki oto kardigan. Jak na mnie, to jest nietypowy model, bo z jednej strony powiecie, że to jest coś takiego w stylu tych klasycznych Chanelek, nawet materiałem troszkę przypomina właśnie taką Chanelkę i macie rację. Max jak to zobaczył, to mówi, no nie wiesz tego, będziesz wyglądała jak twoja mama. Ale ja mówię do niego, poczekaj, wezmę dżinsy, te granatowe, wzięłam podkoszulek, wzięłam buty, założyłam, tak się spojrzał na mnie i mówi, wiesz co, to jednak fajnie wygląda. No dobra. I wybrałam sobie ten oto kardigan, który jest bardzo, bardzo ciepły, bardzo miły w dotyku, przyjemny, poza tym bardzo też fajnie wykończony. Zauważcie, że mamy tutaj taką wstążkę z koralików, którą jest wykończona właśnie cała tutaj lamówka, cały ten bok naszej, no powiedzmy, marynarki, czyli tego kardiganu. Dół również posiada te małe koraliki. Mamy tutaj wykończenia na mankietach, tymi czarnymi koralikami. No i tutaj kieszonki. Wybrałam rozmiar S i powiem Wam, że to był dobry wybór, bo wykończenie tego sweterka jest naprawdę perfekcyjne i wygląda on z jednej strony jak właśnie taki kardigan, a z drugiej strony trochę jak marynarka. I też, co jest ważne, bo już go nosiłam, jest ciepły i rzeczywiście grzeje, fajnie tutaj na nas wygląda, ale niestety nie był na wyprzedaży. Podejrzewam, że jest to aktualna kolekcja, więc wykupiłam go w cenie regularnej. Natomiast przygotowując się do filmu dzisiaj, do tego dzisiejszego filmu, jak szukałam linki do tych produktów, o których Wam dzisiaj opowiadam, to nie wiem dlaczego nie jestem w stanie znaleźć go na stronie Zary. Dlatego też w opisie do dzisiejszego filmu, do produktów, do których nie znalazłam linków, zostawię Wam numery referencyjne. W razie czego, gdyby Was coś zainteresowało i chcielibyście sobie to zamówić albo sprawdzić, czy jest dostępne w Waszych sklepach, zadzwonić do Zary, to będziecie mieć te numery referencyjne. Także wybrałam sobie ten oto kardigan. No i teraz pokażę Wam buty, o których już wspominałam. Jesteście gotowi? Tada! Znowu Michael Kors. Ja nie wiem, jak to się stało, ale to już jest moja druga para butów. Nie, przepraszam. Trzecia para butów Michael Kors. Ale tym razem nie kupiłam ich w butiku. Pojechaliśmy z Massimo do Designer Outlet w Piasecznie. Tam, gdzie jest butik, gdzie są różnego rodzaju butiki markowe. W poszukiwaniu kurtki dla Massimo. No i znowu weszłam do butiku Michaela Korsa. Poleciałam na dział z butami. To, co się tam, słuchajcie, działo tego dnia, to jest nieprawdopodobne. Jakieś szaleństwo. W ogóle kartony z butami latały w każdą stronę. Kobiety po prostu przepychały się tam między tymi półkami. Ja mówię, co one tak oszalały? A później wcale się nie dziwię, dlaczego oszalały, bo wystawione były
fantastyczne sneakersy. Naprawdę, uwierzcie mi, sama nie mogłam się zdecydować ostatecznie, które wybrać, ale jednak, jak wy wiecie, ja lubię takie bardziej oryginalne buty, zdecydowałam się na ten oto model. I co wy na to? Tak się prezentują sneakersy. Czarno-białe. I teraz tak. Mamy tutaj miękką podeszwę gumową, chociaż też jest bardzo fajnie tutaj, ona nie jest śliska, więc nie będzie Wam się ten but śliskał po takiej właśnie płaskiej powierzchni. Koniec, znaczy tył buta też jest bardzo ładnie wykończony i usztywniona pięta, natomiast tutaj mamy wykończenie takie, jakbym powiedziała, sweterkowe. To jest materiał, ale ten materiał troszeczkę przypomina mi właśnie kardigan, który przed chwilą widzieliście. Poza tym bardzo fajne sznurówki, nieco inne niż zazwyczaj mamy przy butach. One są takie wytłaczane, powiedziałabym lekko gumowe. Język, no pięknie wygląda ten but, a tak ładnie wygląda w nim stopa. A bardzo taka, powiedziałabym, wyprofilowana, smukła, no coś niesamowitego, wygodne, miękkie, bardzo dobrze zrobione, bardzo dobrze wykonane. I ja za te buty, za te sneakersy w outlecie zapłaciłam 309 zł. To był też dzień, kiedy były, to był chyba ostatni, nie, przepraszam, pierwszy, ostatnia niedziela miesiąca, tak mi się wydaje. Ostatnia niedziela miesiąca, ostatni dzień w roku, jeśli chodzi o niedziele handlowe, i były też dosyć mocne wyprzedaże. Zazwyczaj takie wyprzedaże tam 80% nawet. No i jak zobaczyłam te, to stwierdziłam, biorę. Chociaż przyznaję się, był jeszcze taki model z czerwienią, który też niesamowicie mnie urzekł, ale ostatecznie padło na takie. I mówię do Massimo, wiesz co, to będzie fajne rozwiązanie na wiosnę, już pod koniec zimy, albo nawet w takie dni cieplejsze, zimowe, gdzie będę mogła sobie założyć takie sneakersy, na przykład w połączeniu właśnie z tym moim kardiganem. Jestem bardzo ciekawa, co wy o tym myślicie, ale na zakończenie dzisiejszego filmu pokażę wam jeszcze jedną, ostatnią rzecz. Tell me what you learned in grade school. Give it to me like you want it. Did you forget that golden rule? Why is our love at one side? Kocham zimę za swetry. A skoro swetry, to będzie i sweter. Sfera. To jest moja druga rzecz ze sklepu Sfera. Też całkiem przypadkowo kupiona, bo nie planowałam robić tam żadnych zakupów, ale jak już weszliśmy się tak przejść, może za tą właśnie marynarką w papitkę, może bym taką marynarkę znalazła, to trafiłam na ten sweter i zakochałam się w nim. To jest zieleń, chociaż tutaj w kamerze możecie troszeczkę inaczej widzieć ten odcień, ale to jest taka zieleń łączona troszeczkę z brązem, do tego właśnie wykończenie takimi oto. To nie są cekiny, ja bym powiedziała takie plastikowe kółeczka, ale wygląda to przepięknie. Tutaj na rękawie, na jednym, na drugim, a tył prezentuje się tak. Tylko po tej jednej stronie, widzicie, mamy tutaj te kółeczka. No i oczywiście ten sweter też był przeceniony, wzięłam rozmiar S, mniejszego rozmiaru nie było, przymierzyłam do tych moich zielonych spodni, do tych granatowych jeansów. I stwierdziłam, wygląda obłędnie, biorę, nie będę się nawet długo zastanawiać, cena też była w miarę korzystna. Także ostatni zakup wyprzedażowy już mamy za sobą. Ja generalnie nie jestem osobą, która szaleje na wyprzedażach i kupuję tonę rzeczy, które
nie są mi potrzebne, albo też są w dobrej cenie, ale mogą mi się kiedyś przydać. Generalnie ja czegoś takiego nie robię, poza tym też wielokrotnie Wam opowiadałam o tym, że jak pojawiają się wyprzedaże stacjonarne, to raczej staram się omijać te sklepy, ponieważ okropnie denerwuje mnie to, że kobiety rzucają wszędzie te rzeczy, że jest ich, że one są po prostu porozwalane, czasami z jakimś urwanym guzikiem, ubrudzone od fluidu. Nie wiem, dlaczego sklep nie zwraca na to uwagę, mnie to potwornie drażni, nie lubię stać w kolejkach do przymierzalni, więc też staram się jednak omijać te wyprzedaże, ale no jak widzicie, raz na jakiś czas wejdę gdzieś tam do sklepu, coś na szybko sobie wypatrzę, biorę i jestem z tego zazwyczaj bardzo, bardzo zadowolona. Także z wyprzedaży w tym roku, w tym sezonie tych zimowych, to będzie tyle. Jestem bardzo ciekawa, co myślicie na temat tych rzeczy. Dajcie koniecznie znać w komentarzach. Przypominam o linkach, o numerach referencyjnych, które znajdziecie w opisie do dzisiejszego filmu. Trzymajcie się ciepło i widzimy się w kolejnej publikacji. Buziaki, pa!